Hejcie, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Moi drodzy, w tym odcinku znajdujemy się na ten moment w naszej serwerowej kopalni. No i tak, w tym odcinku otworzymy sobie portal do Twilight Forest. Za chwileczkę pójdziemy do Volnara, ponieważ Volnar będzie nam potrzebny. Tutaj troszkę diamentów sobie już nazbierałem na ten nasz portal. Nazbieraliśmy sobie również troszkę tutaj redstone'a, także moi drodzy, idziemy do Volnara, zobaczymy czy on jest w chatce. Na serwerze są ogólnie 3 osoby, także Volnar coś tam na pewno robi, myślę, że siedzi w domku. I jest jeszcze Leon, Leon jest też ważną postacią na tym odcinku, ale tego dowiecie się za chwilę, o co chodzi z Leonem. Moi drodzy, tak ogólnie ta kopalnia wygląda z zewnątrz, jest to po prostu jakby domek przerobiony na kopalnię. Ten, który dostaje się z tego starting house'a. Dobra, idziemy do domku Volnara. Volnar ma oczywiście oryginalny domek z dyni, także troszkę go nawet tutaj rozbudował. Także pukamy. Halo! Dobra, nie pukamy, nie będziemy zresztą pukać do Volnara. Tutaj jego piesek pilnuje, widzę w chatce jego dorobku. Czy on coś ma w skrzynkach? Nie ma nic. Dobra, nie będziemy ogrzewać po skrzynkach. O, nawet coś tu ma. Moi drodzy, szukamy Volnara. Gdzie on się może tutaj znajdować? Czy on jest gdzieś u góry? Nie ma. No dobra, moi drodzy, schodzimy na dół. Chyba Volnara w domku nie ma. A może. Patrzcie, jaki gościu za schodami zrobił sobie jakieś tajne wejście. Nie wiem, czy on chciał się przede mną schować, czy to jest jego kopalnia. Jesteś tam, stary. Wow. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół, gdzieś go tutaj było słychać, ale go nie widać. Gdzie ty, stary, jesteś? O, dobra, widzę. Widać już Volnara, czekajcie, ja sobie wezmę w rękę pochodnie, żeby nam tutaj świeciło. Cyk, cyk, cyk. Gdzie ty, Volnarku, jesteś? Gdzieś cię tu widziałem? Gdzieś cię słyszę, ale nie widzę. Volnar, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, bo tu widzę, ja jestem, stary, koło lawy. Gdzie ty jesteś, powiedz mi, bo ja cię nie widzę w ogóle. Tu jest jakaś lawa. O, zobaczcie, czekajcie, gdzieś tam. Dobra, Volnar idzie w naszym kierunku. Gdzie ty jesteś? Gdzieś za ścianą. O, proszę, zobaczcie, jest nasz górnik. Siemaneczko, Volnar, stary, jest sprawa, bo... Siema. Jest sprawa, musimy otworzyć w końcu portal do naszego mrocznego lasu. Czekaj, gotowy? No. Ja ci coś pokażę, tylko gdzie ja to mam? Patrz, no, patrz, jaki shield znalazłem. Właśnie, co to jest? Nie wejdź w to. Co, pewnie bije. A, lewituje się, dobrze mówię? No. Musimy stąd wyjść jakoś. Nie chcę stąd wychodzić. No to co, będziesz teraz kopał cały czas? Dobra, chodź. No idę. A znasz drogę do tego? Do chaty? Do góry. No idę. Dobra. Co pytasz, czy znam drogę? Do góry. Idę. Co, znalazłeś 13 diamentów? No. O ty. No dobrze, będzie. Nie? Chodź, dawaj od razu jednego diaksa. Ja co prawda diaksy mam. Ej, ale dawaj. Patrz, ale znalazłem jeszcze takie coś. Czy gdzie to co jest? Znalazłeś? Co to znalazłeś? Jest, pochwal się. Powiedz. Ty to znalazłeś w jaskini, czy gdzie? No. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. To jest... Dużo tego masz? Czy to takie to trzy jakaś tylko? Jakaś urna. No, chyba tak. No dobra, to tam, nie wiem, możemy twoje prochy pochować, jak umrzesz. Możemy tak zrobić? Jak umrzesz w Twilight Forest, to możemy twoje prochy schować. No dobra, stary, dawaj tego diaksa jednego, chociaż mi tutaj daj. No daj, no dobra, ja mam diaksy. Nie chcę twoich diaksów. Idziemy. Chodź. Chodź przed moją chatą, zrobimy portal do Twilight. Tylko nie wiem, stary, właśnie, zapomniałem. Mowa tutaj o Leonie. Leon jest właścicielem serwera i nie wiem, czy on się zgodzi na to, żebyśmy ten portal postawili, ale spróbujemy zrobić to po cichaczu, być może się nie zorientuje. Olej, to co będziesz go pytał? No właśnie, dawaj, chodź. No to dawaj tak szybko, tak ciach mach i będziemy już mieli portal. Ciach, i szybko, mach, dobra, no. Szybko portal zrobimy, wejdziemy i zamkniemy ze sobą portal, to nawet się nie zorientuje. Chodź. Dobra, chodź tutaj, tylko co, przed chatą zrobimy? Dobra, dawaj przed chatą. Tylko poczekaj, ja wezmę z domku itemki na ten portal, poczekaj, możesz zrobić. Możesz zrobić. Ja mam już kwiatki. Ja mam kwiatki, ja mam wszystko. Wodę, kwiatki i sobie portal zrobimy. Dobra, stawiam kwiatki. Tutaj chyba idą tak te czerwone. Kwiatka mi brakło, dawaj jednego kwiatka.
Tu są cztery czerwone i tutaj są... Halo, halo, przepraszam bardzo, co tam się dzieje? O stary, wpadliśmy. Mamy przesranę. Masz lipę? Ja nie wiem, mnie tu nie było. Ja mam lipę? Ja mam lipę, a ty to co? Synu, ja rakietę buduję. O nie, stary, ja zapomniałem, że on mieszka na tym wzgórzu, mogliśmy to za domkiem zrobić. Siema, co siema. Co się dzieje? Stary... Chcieliśmy, tak głupio teraz wyszło w sumie, bo chcieliśmy portal do Twilight zrobić i wiem, że musieliśmy się chyba ciebie o to zapytać, co? I nie wiem, czy teraz za chlebek, może dam ci chlebek, stary, to nie, tak nie, ten. Nie, to, no, jest, no, to jest bardzo, to jak druga licencja na masz to. Masz kolbę masz. Kolbę? To co, zgodzić się, możemy ten portal otworzyć, czy nie? Nie, musicie mnie odwiedzić w mojej chacie na górze. Ja pierdzie, tam na górę mam wchodzić do ciebie? Przecież ty tam, stary, zanim my tam wejdziemy, masakra. Ale co i co tam, to musimy, bo ty tam pewnie musisz podpisać coś, co jakiś, nie wiem, jakiś... Nie wiem, coś musisz, jakieś papiery wypełnić trzeba na ten portal, czy co, bo już nie wiem. Zgodę. Jakąś zgodę? Pakt podpisać. Pakt musimy podpisać, kurde, stary, Wolnar, słyszałeś? Musimy podpisać jakiś pakt. No dobra. Ale jak podpiszemy pakt, to będziecie mieli portal mieć i... Ej, stary, widzisz jakiego mam zioma? On się do mnie nie przyznaje teraz. A tak to mówi, dawaj, zrobimy portal, nie? A teraz się nie chce... Nie. Od razu mówiłem ci, że to głupi pomysł. A teraz się do mnie nie przyznaje, no to ciekawe. Jak będzie w Twilight Forest, z tymi wszystkimi potworami też mnie zostawisz samego? Gdzie on pobiegł? Ej, spadł, zostawił mnie, nie ma go. No dobra, w takim razie, Leon, sorry, że tak wyszło. Musimy w takim razie do ciebie tam do chaty, rozumiem, przyjść do góry i to rozwiążemy, podpiszemy papiery i to będzie wszystko legal, tak? Wtedy? Tak. Ojej, nie bij, bo to jest... Ty, ale od razu jeszcze go bijesz? Przecież no, nie no wiesz, zgoda, co? Ciebie wymaga, to jeszcze go bijesz? Nie bij, nie wolno bij, ale oksy masz bardzo fajne. Bardzo mądrze wyglądasz w tych okularach. Dobra, to stary, w takim razie my wracamy do chaty, idziemy się przespać i jutro z samego rana do ciebie przyjdziemy, dobra? Po tą zgodę. Pasi? Dobrze. Dobra. Będę czekał. Dobra, to na razie. Cześć. Dobra, moi drodzy, mamy nowy dzień, także tak jak było mówione, idziemy do Leona tam na tą jego górę, do tej jego chałupy, czy biura, czy nie wiem co on tam ma, zaraz zobaczymy, bo jeszcze tam w sumie go nie odwiedzałem. I spróbujemy podpisać ten pakt, o którym on mówił. Ej, mieliśmy gryfy, mogliśmy na gryfach polecieć przecież. A czemu ty mnie niesiesz? A dobra, mi to pasuje. Ej, no weź mnie na górę, weź mnie na plecy. Dobra, idziemy. No ale czekaj, to muszę na F5, bo nie wiem, w którą biegnę. Biegnij, mój parobku, biegnij! Widzicie? Ej, tak sobie Stevie radzi. Do góry, do góry. No tutaj do góry, cały czas do góry. Dobrze, dobrze. Tutaj na tej wzgórze, ja nie wiem, co mu przyszło do głowy, żeby się budować gdzieś na jakimś wzgórzu. Nie wiem, czy to jego biuro chyba, to jak stary... Słuchaj, ja ci ogólnie powiem tak, słuchaj mnie teraz. No, co? Po prostu głowę walimy. Podejdę co? I tak... Ryj. No i co? Ty dobijesz? Nie zabijesz, stary, on jest nieśmiertelny, bo on jest na pewno nieśmiertelny. Ty, słuchaj, ja tu jestem od myślenia, ty robisz za nogi, okej? Okay? Może tak być? No właśnie, no to właśnie. Ej, stary, jak to jest jego biuro, to ja jestem ciekaw, jak jego chata wygląda. Zobacz, jakie ma wywalone biuro. Dobra, wbijamy. Da tam puk, puk. Halo, siema, stary, jesteśmy u ciebie. To jak, stary, robimy? Czy coś chcesz za tego? Za podpisanie tych papierów? O, wiedziałem, już myślałem, że pójdzie gładko. Dobra, masz kwiatka mu daj. Może chlebek byś chciał? A może pochodnie? Nie? Masz diaksy. O właśnie, diaksy rozwiążą sprawę na pewno. Nie. Mam nadzieję, że nic tam nie przykukałeś przy naszych chatach w ciekawego, co by ci mogło wpaść w oko. Dawaj stolik. Oddam tylko kolbę. O. Ale patrz, resztę wziął. Czyli co, pakt podpiszemy. Ej, nawet diaksy dziękuję, stary dziękuję. Oddał. Nawet stary diaksy oddał. Dobra, w takim razie, jakie są twoje życzenia? Co byś od nas chciał? Zepsułeś mu stolik, stary. Teraz to na pewno nie podpiszę tego paktu. Dobra, to był mój stolik, nic dobra, mi nie udowodnisz. Dobra, to co byś Leon chciał w takim razie? Bądźmy poważni, co byś chciał? Nie niszcz mu tamtego stolika. O, ja pijomek. Chyba to. No to super. Dobra, to stary, żebyśmy byli bliżej. Słucham, w takim razie czego oczekujesz od nas? Co byś chciał? Masz jakiś Ender coś tam się zrespił przy mnie? A to Ender mi, to one się respią jak używasz tego orba do translokacji.
No dobra, już go zostaw, nie spełnijmy mu tych robaków. Dobra, bo rozumiem, że tu będziesz podpisywał, ale musisz powiedzieć, co byś chciał w zamian za ten pakt. No to konia możemy ci zaoferować. Konia. Chcesz konia? Stevie będzie ci służył. Mamy jeszcze... A macie latającego konia? Do dupy tam z latającym konia. Nie mamy latającego konia. Nie mamy latającego konia, ale mamy coś innego, tylko nie wiem, czy Volnar będzie na mnie zły, jak będę chciał to oddać. Ostatnio coś znaleźliśmy bardzo ciekawego. Volnar bardzo długo za tym ganiał po całej minecraftowej mapie, ale musisz się jego pytać, bo on swojego nie? odda. Nie? Ale czekaj, bo Leon chyba jeszcze nie wie, o co chodzi, bo mówi, że chce... Nie, ale ja wiem, nie, koleżanku. Oddasz? Oddasz? Nie. Zrób to dla nas, stary, nie. Żebyśmy mogli do Twilight pójść. No musisz to zrobić. Nie. Dobra, oddam swojego. Chcesz gryfa? Chcesz gryfa? O, chyba to oznacza, że chcę tego gryfa. To klaskanie. Tak. O, nawet głową obrócił, okulary stały w miejscu, no dobra. W takim razie, stary, myślę, że możemy ci tego gryfa oddać. Damy mojego gryfa, bo ten gamoń, zobacz, zakopał się. Patrz, ucieka od ciebie. W ogóle, stary, tutaj widzę, że niezła chata, jakimś z diaksów porobione ściany, no to nieźle. No dobra, moi drodzy, niestety nadszedł ten moment. Muszę oddać swojego gryfa, ponieważ Volnar swojego gryfa nie chce oddać, także musimy wziąć mojego gryfa. Volnar jest taki samolubny, także gryfie, muszę się z tobą pożegnać. Czekaj, może... dam mu konia, może nie zauważy różnicy. Czekaj. Nie no, konia mu nie dasz. Czekaj, dam mu konia. On chciał konia? Latającego konia, powiem, że on lata, tylko że po takich dobrych tabletkach on dobrze lata. No to chyba, że tak. Dobra, to ty mu weź konia, ja wezmę tego gryfa, bo jakby wiesz, jakby się zorientował, to wtedy jeszcze szybko go uspokoimy i damy mu tego gryfa prawdziwego. Dobra, to ja biorę gryfa. Ja ci mówię, weź mi konia, spokojnie. Dobra, bierz tamtego i... O, albo tak, właśnie, w sumie racja. Bierz go i idziemy. Ale patrz, żeby tylko swojego gryfa nie oddać, to nawet go na plecy weźmie, żeby tylko swojego nie oddać. Patrz, on lata, ty. Widzisz? No widzę, on próbuje ci uciec, stary. Myślisz, że jak mu tego gryfa damy, to otworzy nam ten portal? Chyba tak, co? Ja wiem, mojego nic, konia nie nic lepszego, nic lepszego nie mamy. No stary, jak oferujesz mu konia, no to ja się nie dziwię. Jeszcze spróbując mu wcisnąć, że ten koń potrafi latać. No myślałem, że łyknie bajer, no. Co ci mam powiedzieć? No, nie wyszło, co? Dobra, Alpat przyprowadził mu tego konia tutaj. No. Ja nie mogę. Dobra, stary, byś miał tu zwierzyniec. Dobra, to co? Gryfa, ten? Dawaj, podpisuj zgodę i wyjazd. To wygląda jak koń. To co? To wygląda jak koń. ten dziób ptaka jak koń wygląda. No dobra, ty teraz no, się dogadamy. No nie powiecie, że nie. No taki trochę koń, tylko że ze skrzydłami. Z tyłu to koń całkowicie. No dobra, nie teraz... Nie Harry Potter. Nie będziemy się nad tym zastanawiać. Musisz nam uwierzyć, że to jest prawdziwy gryf. Czy teraz się dogadamy? Myślę, że tak. O, no w końcu, Volnar, udało się. Dobra, to ty tutaj szybko podpiszesz, co tam trzeba, a my czekamy na zewnątrz, dobra? Chyba, że coś jeszcze dla nas masz, czy już tak to... Tak więc, jeżeli chodzi o to... O, książka. Czemu ją zabrał? Kto ją zabrał? Ja ją zabrałem? Ja jej nie mam. Volnar czyta, dobra. Dawaj to... Niech się zajmie tym. Dobra, no jest, legit papiery. A tu już jest legit? Tak? Już legit, ogarnięte? Legit, tak. Aha, dobra, no to fajnie, to w takim razie, się jak legit, to legit. Ale nie, no to czekaj, musi nam pokazać, on nas musi zaprowadzić. Bo sami tam nie trafimy. Dacie dobra, radę chodź. Tutaj sami zejść? No tutaj tak, stary, jak ci... Volnar ci tego gryfa na plecach. Na plecach przyprowadził, więc... Ja już, a wy? I mnie woził, i ciebie. Ja już też prawie. Halo, chłopaki. O, czekaj, bo za daleko poleciałem. Chodź, Leon. Endermit. Jak się używa tej translokacji, to wtedy te endermity się spełnią. Dobra, idziemy za Leonem. Czy to Leon jest gdzieś ukryte, w jakimś ukrytym miejscu, czy tak. Może niekoniecznie? Jest niewidoczne dla ludzi. Aha, to ty taki cwaniak jesteś, gdzieś schował ten portal. Patrz, na mnie nie pozwolił otworzyć. I co dalej? Przygotujcie się na szok.
Ta, o stary. Don. Ty to jesteś jednak. A ty z nami idziesz do tego, czy nie, czy nie? Nie, ja podziękuję. Nie, zostajesz? No dobra, ale nie zamykaj jeszcze, bo ja się boję. A dobra, tu są te pochodnie, to nie boję się. Dobra, możesz nas zamknąć. Ale Wolnara mi wpuść, ja sam nie idę. Wolnar zamknął. Dobra, w takim razie mamy portal, moi drodzy. No i co? Skakujemy chyba, nie? Tam jest zgoda, łap zgodę. Aha, czemu zgodę tam rzuciłeś? Ale dobra, już poszło, już jest zatwierdzone, wchodzimy, nara. Powodzenia, chłopaki. Masz tu gdzieś tą zgodę? Czekaj, stary, bo tak głupio wyszło. Chociaż mu podziękuję. Poczekaj, wracam do niego. Leon, jesteś tu jeszcze? Tak, gdzie to... on jest? W ogóle tak głupio wyszło trochę, to w ogóle ci podziękować chciałem, nie? Za pomoc. Także dzięki, stary, patrz, ten ham nawet nie wrócił tutaj, żeby ci podziękować, ale w każdym razie dzięki, mam nadzieję, że jakbyśmy mieli jakiekolwiek sprawy do ciebie, to możemy w każdej chwili tam do ciebie na górę uderzyć. Tak. Z jakimiś sprawami. Aha, dobra. Oczywiście. W takim razie dzięki, stary, trzymaj się i życz nam powodzenia. Powodzenia. Także, moi drodzy, znajdujemy się w mroczym lesie, mamy nadzieję, że odcineczek wam się... Znowu, na nowym serwerze. Jeśli nie widzieliście oczywiście poprzednich odcinków, to obejrzyjcie. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Wolnar, ze mną był Leon. Byłem. Także trzymajcie się, hej. Hej.